Dzień dobry, dzisiaj nowy cykl Stella na świecie. Gościem jest Andrzej Miechowski. Łączymy się z Londynem. Cześć, Andrzeju. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Zacznę chronologicznie. Ukończyłeś szkoły w Cieszynie. I tak. Jak to się stało, że później pracowałeś trochę w Wiśle przez chwilę, tak? Opowiesz trochę o tej pracy, tak. A później wylądowałeś w Londynie. Powiedz coś o tej pracy najpierw. Praca w Wiśle, tak. Jak po liceum dostałem propozycję pracowania w galerii na ścianie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i tam sprzedawałem obrazy głównie w weekendy, w ferie, w wakacje przez około 7 lat. No i tam spotykałem się właśnie z różnymi ludźmi, z dużą ilością ludzi z tego świata, z muzykami. Tylko nigdy nie rozumiałem, ponieważ była zawsze bariera językowa. I zawsze ciągnęło mnie przez to do świata, do poznawania, do poszerzania horyzontów i bardzo, bardzo zawsze mnie interesowała się sztuka, kultura, muzyka. Mhm. I tak wybrałem w życiu tą drogę muzyczną. No właśnie, tak, wybrałeś drogę muzyczną i skończyłeś szkołę dla perkusistów, czy szkołę muzyczną w Londynie. Jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś w tym Londynie? Przyjechałem tutaj na zaproszenie kolegi z podwórka, który tu już wcześniej przyjechał i zaczął też studiować muzykę na gitarze. Mhm. I on mnie zachęcił do tego, żebym spróbował właśnie, żeby poszerzyć horyzonty i nauczyć się języka. To było idealne miejsce w Europie, bo to jest kolebka muzyki. Można powiedzieć nawet stolica muzyki, światowa stolica. I tutaj właśnie przyjechałem w około 2006 roku. I około po 2 latach zapisałem się do szkoły muzycznej i skończyłem klasę dla perkusistów tutaj w Londynie. I jesteś muzykiem takim sesyjnym. Współpracujesz z wieloma artystami. Mhm. Tak, jestem muzykiem sesyjnym. Mhm. I powiedz mi, wiem, że też byłeś przez chwilę na Dalekim Wschodzie. Tam też miałeś jakiś koncert czy koncerty. Możesz trochę opowiedzieć? To był Pakistan? Tak. Mhm. Poznałem w szkole gitarzystę, który studiował w równoległej klasie z Pakistanu i on zaprosił mnie po zajęciach, po szkole, gdzie często razem grywaliśmy na egzaminach, na różnych klasach. Zaprosił mnie do swojego zespołu, który miał w Londynie, na koncert, żeby sobie z nim popróbować pograć. I kilka lat poznawaliśmy się, kilka lat graliśmy ze sobą, głównie muzyka to była chrześcijańska, grywaliśmy w kościołach w Londynie, w Slough, obok Londynu i on jednego dnia zaproponował mi, jakby się udało, że zabrałbym jedną wycieczkę do Pakistanu i tam chciałby zorganizować kilka koncertów i udało się to. Udało się, dostałem wizę i poleciałem na 2 tygodnie do Pakistanu, zagrałem tam kilka koncertów z nim. Jeden nawet był bardzo duży, był transmitowany w telewizji chrześcijańskiej, mieliśmy widownię 2 milionów ludzi. To było jedno z takich większych przeżyć muzycznych. Miałem właśnie możliwość zobaczyć troszeczkę świata poza Europą. I to było jedno z takich większych przeżyć i życiowych, no tak, doświadczeń muzycznych. Bardzo miło to wspominam. A powiedz mi, co uważasz za takie twoje osiągnięcie muzyczne, albo takie no, najświeższe, że tak powiem, w tym roku? Czy coś możemy zaliczyć do tego? Najświeższe takie osiągnięcie muzyczne, przez to, że teraz na przykład jest pandemia i byliśmy na lockdownie 3 miesiące, moje szczęście jest to, że udało mi się przez te lata zgromadzić troszeczkę sprzętu, troszeczkę zainwestować i mam, co widać za mną, takie małe studijko do produkcji muzyki. Mhm. I mam troszeczkę mikrofonów i jakby przez to, że mam takie warunki, mogłem sobie nagrywać i brać udział w różnych akcjach, w różnych koncertach, festiwalach online. I jedno z takich ostatnich osiągnięć jest udział w orkiestrze Let's Play Together Orchestra, która była założona przez pana Łukasza Targosza, kompozytora muzyki filmowej, ponieważ w tym roku w Krakowie nie mógł się odbyć festiwal muzyki filmowej.
zaproponował wszystkim ludziom, muzykom przez portale społecznościowe wzięcie udziału w nagrywaniu tej muzyki, którą komponuję, żeby ją zaprezentować na tym festiwalu online w tym roku. No to gratuluję, to faktycznie osiągnięcie. Tak. No, dziękuję. A powiedz mi, jak wspominasz czasy szkoły podstawowej, szkoły właśnie w Cieszynie, później Kopernika. Jak wspominasz nasz region? Oj, bardzo, bardzo ciepło, bardzo. To są najlepsze lata życia na nasze dzieciństwo. Swoboda, możliwość rozwoju, nauki. W podstawówce miałem tą możliwość dzięki temu, że trafiłem do klasy pod przewodnictwem Dariusza Eitnera, który jest nauczycielem muzyki. Tak, pozdrawiamy serdecznie pana Eitnera. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I to zaszczepiło we mnie bardziej tą chęć do muzyki, przez to, że miałem możliwość w podstawówce organizowania dyskotek, prowadzenia różnych imprez. I ta muzyka bardzo, cały czas tobie towarzyszy teraz. Cały czas muzyka była, tak. Nawet jako DJ w podstawówce i chodziłem do innych szkół, tak samo robić dyskoteki i puszczać muzykę. Bardzo, bardzo miłe czasy. I dużo, bardzo dużo grania było w tamtych czasach w Cieszynie w latach 90. Było bardzo dużo lokali, prężnie działający nasz jazzowy klub na Starówce. Mm-hmm. Tam było bardzo dużo jazzowych koncertów, tam zjeżdżała się cała śmietanka towarzyska muzyczna z całego Śląska. Pamiętam jak za dzieciaka, jak jeszcze Gole z orkiestra była przed Goldsami, jak bracia przyjeżdżali z trąbką, z buzonem na jam session i to było wielkie, wielkie wow zawsze, wielkie przeżycie. Ta muzyka zabrałeś cząstkę tej muzyki takiej właśnie tam do Londynu, na wyspy, ale odwiedzasz czasami Cieszyn i nasz region. Tak, odwiedzam Cieszyn, staram się jak najczęściej, jak to jest tylko możliwe, lecać. Spędzam praktycznie, można powiedzieć, każde wakacje, każde wolne właśnie w Polsce, domu w Cieszynie, u teściu w Będzinie. No to super. A powiedz mi, ty dzielisz trochę pasję muzyczną z pracą zawodową tam w Londynie, prawda? Bo pracujesz... Nie do końca. Pracuję, mam stałą pracę, jestem tutaj kierowcą, pracuję dla jednej z wiodących firm, która zajmuje się recyklingiem. A jaka jest sytuacja u was w Londynie, jeżeli chodzi o pracę, o pandemię, o nastroje społeczne po Brexicie. Czy ty odczuwasz jakąś niechęć Anglików do Polaków, czy do ludzi, którzy są z zagranicy? Niechęci jako tako nie ma. Nie czuć tu żadnej niechęci. To miasto jest multikulturowe, jest bardzo duże, jest bardzo dużo różnych możliwości, jest bardzo dużo pracy. Teraz sytuacja z tygodnia na tydzień się zmienia. No tak, bardzo dynamiczna. Tak, jest bardzo dynamiczna sytuacja i na bieżąco trzeba podążać, trzeba stosować się do zasad, jakie teraz, żeby bezpiecznie przede wszystkim być, pracować. Sytuacja z pracą, tak jak wszędzie, na całej sieci teraz jest trudna. Jest trudna i no ja mam to szczęście, że pracę mam stałą już od kilku lat, ponieważ miałem taki okres w życiu, że grałem zarobkowo przez 3-4 lata jako muzyk właśnie sesyjny, ale to jest praca trudna. I będąc tutaj na wyjeździe, to musiałem zawsze sobie planować, żeby mieć ten stały dochód, to zabezpieczenie. I to bezpieczeństwo takie finansowe. To bezpieczeństwo finansowe, bo jednak jesteśmy tutaj... Czy z innymi ludźmi w Londynie. Jasne. Oczywiście. Dlatego. A powiedz mi, myślisz kiedyś w przyszłości, żeby wrócić na stałe do Cieszyna, czy na razie jeszcze nie ma takich planów, bo wiadomo, jesteś jeszcze młody i zobaczysz, co przyniesie życie. Tak. Na razie jeszcze nie mam takich planów tak dalekosiężnych. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zgadza się. Dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Powiedz mi jeszcze na zakończenie, zapytam, czy ty masz jakiegoś znajomego z Cieszyna albo z naszego regionu gdzieś tam w Londynie, z którym czasami masz kontakt, czy nie za bardzo? Nie znasz nikogo, kto jest
z naszego regionu w Londynie? Teraz obecnie od kilku lat spędzam głównie czas z moją małżonką i staram się uczyć dalszych kierunków muzycznych. Jakby ten czas bardziej poświęcam na pracę, na dom, na naukę. Jasne. Mam tutaj jeszcze kilka różnych bandów, z którymi też piękne przeżycia miałem muzyczne. Miałem możliwość grać z kilkoma bandami, supportować różnych polskich artystów, jak na przykład Kamil Bednarek, kiedy grałem w zespole regowym. Ostatnio z rok temu grałem też gościnnie z zespołem Laba, który serdecznie pozdrawiam chłopaków. I zagraliśmy koncert przed oddziałem zamkniętym i bardzo miła mnie niespodzianka spotkała Jerry, lider zespołu oddziału zamkniętego, zaprosił mnie na swój występ, żebym mógł na przeszkadzajkach też z nim pograć. Także kontakt mam z muzykami, którzy są z całej Polski. Jasne. Chciałem pozdrowić serdecznie Wojtka Golbiaka, z którym też mam przyjemność brać udział w jego akustycznym projekcie. I dzięki temu miałem możliwość wystąpić na fajnych deskach londyńskich, na przykład supportując takie światowe gwiazdy, ludzie jak na przykład Eric Martin z zespołu Mr. Big. Nie wiem czy kojarzę. Tak, kojarzę. Bardzo, super. Bardzo miłe, piękne przeżycia. Super, super. No bardzo Ci gratuluję. Bardzo się cieszę, że nas tam godnie reprezentujesz w Londynie. I do zobaczenia albo na Wyspach, albo w Cieszynie, jak będą czasy trochę lepsze, żeby można było podróżować i tak swobodnie się spotykać. Dużo zdrowia Ci życzę, dużo koncertów, dużo gry na przeszkadzajkach. Dziękuję i bardzo. Na wszystkim, co lubisz grać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Michowski. Łączyliśmy się z Londynem. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam też.